No cześć. Z tej strony Elevena, to jest ponownie Sophie's Curse. Mam nadzieję, że teraz faktycznie po raz ostatni. Przekonajmy się. Obydwoje na chwilę obecną wiemy, że nawzajem mamy siebie dość. Ty masz dość mnie, ja mam dość ciebie. Transakcja wiązana. Przestańmy się spotykać. To chyba koniec naszej znajomości, przyjaźni. Mogło być coś więcej, ale nie z tobą. Nie ma szans, żebyśmy się dogadali. Nie w takich warunkach. Dobrze zatem, skoro już wiemy, że nasze szanse są skreślone, więc zakończmy to z wielkim huk. Może nie. Bo wielki huk to ty tutaj robisz. To może zakończmy to w spokoju. Rozstajmy się w pokoju. To jest bardzo dobra, interesująca opcja. Ja jestem zazwyczaj pokojowym człowiekiem, lubię załatwiać sprawy pokojowo, chociaż nie zawsze się da. I wtedy też staram się załatwić pokojowo i wiesz co wtedy się dzieje? Dostaję kopa w dupę. A, tak to jest, dobrze, ludzie dostają zawsze kopa w dupę. No cóż, trudno. O, zepsuło się coś, czekaj, ja lecę naprawić. Wiesz, bo mężczyzna w domu to powinien umieć naprawić takie rzeczy, jak zepsute ręcznie ładowane w generatorki światła. What? Bieda, bieda, bieda. Dobra, wszystko musi być zielone. I get it. 4787. The bite of 87, powiadasz. 4334. Jej! Kolejny error? O nie! O nie, biegnij, biegnij, biegnij! O nie! Nie, 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 nie! Okej, to było słabe. To było słabe. Naprawmy to. Kosteczki. Tu jest zielone, tutaj jest kolejne zielone, tutaj jest jeszcze jedno zielone, tu jest zielone. Czas mi właśnie prawie uciekł. No nie, co jest kolejne? What the fuck? Przedtem tak nie, ale mi coś zaraz wydupi. I knew it! Przy ISA phone prawdopodobnie. Stójmy tutaj. Tak! Czemu mi się to przytrafia? Jakie zło chamskie. Może staramy się ładować te generatory, żeby żaden z nich nie uciekł. To, że mieliśmy tyle błędów naraz, to była felerna pomyłka. Mam nadzieję, że się więcej nie zdarzy. To było po prostu szczęście Elevena. Ja mam bardzo duże szczęście. Ogromne szczęście, szczególnie w takich grach. Fuck! Come on! Chcę mieć spokój! Lecisz. Lecisz, zasuwasz. Lecimy na dół ładować generatory B i A, ponieważ one się rozładowują bardzo szybko, nie wiem czemu! Może dlatego, że są już zużyte po całej nocy. Oh my fucking god! Szybciej się nie da, prawda? Nalujmy D, bo to jest dość daleko. Zaraz zajrzymy do komputerka, że tak powiem. W którym miejscu? Przy A był save point ostatnio. Skierujmy się tam. Ja nie wiem, czy mnie tutaj nie znajdzie. Prawdopodobnie nie znajdzie i wygrzmoci w kaszalota. Okej, okay, żyję. Jest git. Trzymam się. Skarpet. Ale to mi wystarczy. Skarpety nie są znane ze swojej, wiecie, nośnej siły. W sensie, że nie potrafią utrzymać większych ciężarów, ale jeżeli się zbierze wiele skarpet do kupy, save point jest przy D. Fuck my life. Save point był przy D. To mi się udało, okej. Więc lecimy do D. 6300. Cool, dalej jest przy D. O, idziemy ładować D. Biegnij do dziadziusia.
O mój Boże, szybko, C. Trochę C, troszeczkę C, trochę, minimalnie. I biegniemy do D. Kurwa, no co? Nie spodziewałem się szmaty. Śmieciu zajebany. Nie przeklinać. Ale jak nie przeklinać w takich sytuacjach? Gnoju! Cały kark mnie boli teraz przez ciebie, czemu? Ała! God! Oh, fuck my life. Moja głowa. Anyway, trzeba to wytrzymać. Bring it, baby. Nieczęsto się zdarzają jumpscary takie, że aż mi głowa rozboli. Ta gra mnie wykończy. Ale ja się nie dam. Zobaczmy zatem, gdzie jest save point. Jest przy punkcie A. Super, save point jest przy punkcie A. To mamy tutaj przynajmniej blisko, możemy się tym pocieszyć. Dobrze. Więcej czerwonych kostek nie mogło być. 6, 4, 5, 3. Pop, dalej jest przy punkcie A, świetnie. To mnie napełnia determinacją. Przy punkcie A był save point. Jeżeli coś mnie tutaj tknie, to się wścieknę. Albo będzie to oznaczało, że save point się prawdopodobnie zmienił. Wycieram okulary, kiedy powinienem grać. Jestem genialny, myślałem, że już mnie coś zabije. To było moje takie dzikie przeczucie, ale prawdopodobnie powinienem mu ufać, bo będę sobie stał w miejscu, mnie coś zajebie. Świetnie, Eleven, świetnie, zajebiście. Dalej jest przy punkcie A. Dobrze. Pozytywnie. Biegnijmy na górę, tam jest najmniej naładowanych tych generatorów. Zajmijmy się tym tutaj w łazience. A teraz do dziadziusia. Dziadziuś, a ty wstaniesz za tej półtorej godziny, nie? Oh my god. O 6 rano nie powinno być jeszcze ciemno, no chyba, że jest zima. No to by wiele wyjaśniało. Okej, okay, znowu się coś będzie psuć, biegniemy na dół. Ten dźwięk oznacza, że coś się będzie psuć, ja to właśnie ogarnąłem. Biegnijmy na dół. Save point A, save point A, save point A. Stój tutaj, nie krzycz. Jestem bezpieczny, to jest moja bezpieczna strefa. A, to jest moja strefa bezpieczeństwa i nie wolno ci do niej wchodzić. You shall not. Okej. Ciekawe, czy jeszcze, a było dalej, że tak powiem, safe zone'em. Możliwe, że się już zdążyło to zmienić. No ale czego nie wiem, to mnie nie zaboli. No chyba, że mi wyskoczy na ryj i dostanę znowu ból głowy, który właściwie mi już przeszedł. O, trzeba naprawiać, dobrze, już lecę. Technika Eleven nadchodzi. Technika Eleven, policeum. Pff, żenada. Już 6, 8, 4, 3. No co jest, co? Aha, uff. Co? Przecież kurwa chciałem uciekać do save pointu A! Czemu mi to robisz? God! Co ja takiego zrobiłem? Okej, słuchaj. Ja wiem, że rozstania są najcięższe. Zawsze. Ale żegnaliśmy się już tyle razy i może powinniśmy ruszyć dalej. Ostatnie pożegnanie jest zawsze najcięższe. Więc może nie przedłużajmy go. Bo tych ostatnich pożegnań już było wiele i wszystkie były dla nas obydwu ciężkie. Tak, mawiaj sobie, Eleven, tylko dla siebie był ciężki. Stolbisk. God, ja nie wiem, co mam robić. Ja nie wiem, co mam robić, żeby to wszystko wytrzymać. Go on! Ładuj! Traktora! A ty dalej drzyj mordę, pewnie. Drzyj się, drzyj, może obudzisz panów policjantów, przyjdą i się zgarną za szmaty i wyprowadzą z tego domu. Uuu, chociaż prawdopodobnie nie mogą, bo jesteś rzeczą niematerialną. Ale jak to Sergiusz mówił, to prawdopodobnie duchy mogą zmaterializować swoje jakieś tam części swoich ciał. Przez co można wchodzić w stosunki jakieś z innymi ludźmi. Save point był
przy A, prawda? Czy przy D? Nie sprawdziłem! Byłem głupim idiotą, że tego nie zrobiłem, ale teraz już nie popełnię tego błędu. Wmawiaj sobie, Eleven, wmawiaj sobie. Oh fuck, na drugi koniec domu uciekamy. Na drugi koniec domu, po prostu z dala od niej. Nieważne, już gdzie jest save point. Ja nie chcę. Ja nie chcę znowu, nie. Nie, proszę, nie. Nie zrobisz mi tego. Okej, dziękuję. Widzisz, jaką ty jesteś grzeczną dziewczynką. Jak się z tą da dogadać? Nie robisz żadnych psot swojej rodzince, ani ich znajomym, ani gościowi, który dowozi wam pizzę. Nie, to było we Millions to Play. Ja nie wiem, kim tutaj jestem. Ja tutaj mam pilnować domu, tak? God! Zobaczmy, gdzie jest save point. Ja to muszę wiedzieć. D. Okej, okay. Biegniemy do D. 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 Wanna go to space. Wanna go to space. 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 Dad, I'm in space. I'm proud of you, son. Dad, are you space? Yes. Now we are family again. To wcale nie są cytaty Space Cora z Portala Dwójki. Wcale. Absolutnie. Cześć. Fuck. My life. So hard. Safe point jest przy D. Wracaj się na górę, safe point jest przy D. Uciekaj tam. Stój w miejscu. Tu jest bezpiecznie. Powinno być bezpiecznie. Dziękuję. Naładujmy, dziadek, na twoją bateryjkę. No co? Okej, dobra, posiedzę sobie tutaj jeszcze dłużej. Pół godziny dopiero, a się dłużej, jakby to był rok. A, no ciekawe czemu, bo kilka razy mi się zginęło. Poprzednie godziny poszły mi za łatwo. Więc teraz gra mnie będzie męczyć, right? Ale w końcu mi się kiedyś uda. Nie, zaraz, to są te u góry, co mam naładować. Ja też mogłem doładować. Oh no. Tutaj B. Naprawmy sobie A, skoro się zjebało. Naprawmy sobie A. Przy okazji save point jest przy D. Dobrze wiedzieć. Okej. Okay. W momencie, kiedy zacznie się coś dziać, uciekamy od komputera jak najdalej, bo ona tutaj najczęściej mnie atakowała, bo stałem przy komputerze i chciałem coś sprawdzić, kiedy ona robiła swoje rytuały godowe. 6741. Dziękuję, uciekamy. I uciekamy do D. Prawdopodobnie. Tu jest B. Chwila. Możemy przejść się do A doładować jeszcze. A potem biegniemy do D, bo tam jest save point. Po raz kolejny. Teraz będzie znowu ba. Zawsze przy tym dźwięku jest... Przy D mamy save point, więc czuję się tutaj bezpieczny teraz. Jak on mnie tutaj teraz zaatakuje, to tak naprawdę okaże się, że nie rozumiem całkowicie logiki tej gry i jej mechaniki, więc jestem w ciemnej dupie. Ale mam dzisiaj fryzurę, w ogóle tak spojrzałem teraz drugi monitor na kamerę, ale mam fryz! Co to jest? Oh no! B się rozładowuje. Oh no! Fix it! Fix it, god damn it! Crap! O nie, coś tam pada. 2, 6, 5, 4. Uciekamy! Ładować D szybko! B! B! Teraz idziemy ładować D i C. Najpierw D. Cześć. Jak tak dalej pójdzie, to z którymi się nie wyrobimy. Ja to czuję w życiu. Puk, chyba z A. Chyba z A! Szybko! Biegnij!
Oh god, czy wszystko musi być na styk? Dosłownie wszystko? Sporo tym dodaję. What the fucking fuck, coś grane? Nie, nie, uciekaj, do... przede mną safe point, co było? Co się stało? To nie było normalne, to nie jest normalne, to jest... Nie było takich dźwięków. Hello? You fucking what, mate? Okej. Okay. Zgłoszono zaginięcie pielęgniarki i policja znalazła... pielęgniarza. I policja znalazła części jego ciała. Moment, stop. Jest! Skończyłem! Wystarczyło godzinę wytrzymać, dlatego była taka ciężka. Oh, fuck. Oh! Yes! 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 Okej, okay, teraz trzeba wrócić do tłumaczenia. Zareportowano zaginięcie pielęgniarza, którego ciało policja znalazła wraz z częściami dwóch innych ciał w tym domu w marcu, 13 marca 2019 roku. Tożsamość wymienionych tutaj, że tak powiem, zwłok pozostaje nieznana. Detektywi badający sprawę zastanawiali się, co oni tam do cholery robili. Wyglądało na to, że wprowadzali się do domu, ale dom był opuszczony przez ostatnie 10 lat i ich obecni właściciele nic o nich nie wiedzą. Nawet nie sprzedawali tego miejsca, ani nie wynajmowali. I nie byli tam, od kiedy ich mała dziewczynka zaginęła i nigdy nie została odnaleziona. A stało się to w styczniu 2002 roku. Był porzucony od 10 lat. W 2002 roku zniknęła i ta mała dziewczynka, prawdopodobnie Sophie. I ona tam od tamtej pory straszyła, mi sobie wyjaśniało, czemu miejsce zostało opuszczone. Oh god. Oh my god. Chwila rozkoszy po tym, jak zakończyliśmy w końcu tą bardzo wredną grę. Dobrze ludzie, zatem to już na pewno był ostatni odcinek z serii Sophie Scares. Dowiedzieliśmy się mniej więcej, co się stało, chociaż w sumie nie było to coś, czego bym się nie spodziewał. To było coś, czego się bardzo spodziewałem, chociaż myślałem, że będę musiał wytrzymać 2 godziny i to mnie przerażało w tej nocy. Oh god, ale faktycznie była ciężka, to było faktycznie wyzwanie. Dobrze, zatem bardzo fajnie było poprowadzić tą serię dla was. To była gra, przy której, jak przy innych siedziałem spokojnie, nawijałem jakieś rzeczy i czasami jakieś pierdoły wbijały mi do głowy, to jest gra, przy której naprawdę jeździłem po połowie tego pokoju. I tak, to była gra, która na pewno spowodowała, że rozwinąłem się w jakiś sposób sportowo. Anyway, dobra, i wiecie o co chodzi, wszyscy wiecie o co chodzi, dobra. Także to tyle w tym odcinku, to tyle z Sophie's Car, zakończyliśmy tą serię już oficjalnie. Dziękuję wszystkim serdecznie za to, że oglądaliście i do zobaczenia w następnych seriach i odcinkach. Na razie.